Wojo, no chyba nie tak sobie tą rehabilitację po Wilnie wyobrażaliście, jeżeli chodzi o ten mecz ligowy. No nie, naprawdę nie, ale myślę, że jest znaczna poprawa to, co graliśmy w Wilno. Ale dzisiaj nie mieliśmy szczęścia strzelić tego gola. Myślę, że dzisiaj tylko bramka brakowała. Blisko 30 dośrodkowań, próbowaliście grać dzisiaj skrzydłami, no ale tak naprawdę klarownych sytuacji to pewnie jedna. No. Staraliśmy się to szklidami oszczędzić, żeby jak najwięcej dośrodkowań było, ale nie udało się to ostatnie podanie wykonać. Mamy czwartek mecz i musimy trenować na treningu, żeby strzelić dwie albo więcej bramek w czwartek, bo musimy ten mecz musimy wygrać. Chyba największe pretensje dzisiaj to zwłaszcza za tą pierwszą połowę, bo wtedy była szansa, żeby coś strzelić. W drugiej to już nie wyglądało tak dobrze. Naprawdę myślę, że dzisiaj, jak powiedziałem, że to było wiele lepiej niż było w Wilno, że graliśmy piłki, że staliśmy się, że walczyliśmy. Ale mówię, zabrakło tego ostatniego podania, te okazje na gola i nie ma co. W czwartek musimy wygrać. No wy dzisiaj walczyliście o swój honor, o to, żeby pokazać się dobrze nowemu trenerowi. Zrealizowaliście, twoim zdaniem, to zadanie? Myślę, że pokazaliśmy przede wszystkim serca na tym boisku. Walczyliśmy do ostatniej minuty od samego początku. Szkoda, że nic nie strzeliliśmy, ale myślę, że jak będziemy grali tak solidnie z tyłu, to w następnym meczu coś wpadnie z przodu. No właśnie, strzelić nie bardzo było z czego, bo też chyba celnych strzałów nie daliście ani jednego. No może strzałów nie daliśmy, ale myślę, że te akcje już jakieś tworzyliśmy w miarę fajne. No szkoda właśnie tego ostatniego podania zabrakło, żeby coś później wykończyć, no ale myślę, że na następnym meczu już pokażemy. Ostatniego podania zabrakło też dzisiaj Lechowi. Myślisz, że ten remis jest wynikiem sprawiedliwym? Myślę, że z przebiegu spotkania jest sprawiedliwy ten remis. 0-0 to wynik, który w obecnej sytuacji obu zespołów tak naprawdę żadnemu z nich nic nie daje. No tak, rzeczywiście. Tylko zwycięstwo chcieliśmy poprawić naszą grę, poprawić to wszystko, co się stało w okresie tych przednich tygodni. No cóż, jak może pierwsza połowa jeszcze wyglądała nieźle w naszym wykonaniu. Graliśmy nieźle w piłkę, chociaż tych sytuacji może nie było za wiele, ale coś drnęło w tej grze. W drugiej połowie może za bardzo cofnęliśmy, też tych sytuacji nie było za dużo. Ale myślę, że jak będziemy dalej tak grali dalej, to będziemy dokładać te cegiełki, to wrócimy do tego, że będziemy wygrywać. W tej pierwszej połowie rzeczywiście można powiedzieć, że chyba możecie mieć do siebie największe pretensje właśnie za nią, bo jeśli mogliście ten mecz wygrać, to wydaje mi się, że właśnie przed przerwą. No tak, tak jak powiedziałem, no w pierwszej połowie przeważaliśmy na połowie Zagłębia. Brakowało tego ostatniego podania bodajże w połowie karnej, żeby wykończyć na spokoju. Oddaliśmy dużo strzałów, ale sporo niecelnych i na pewno to było naszym minusem, choć również plusem, bo jak mówię, no te sytuacje pomału stwarzamy i na pewno się pozbieramy, bo wiemy, na co nas stać i najbliższy mecz czwartek, mam nadzieję, że to dogonimy. Poszukując się pozytywów jeszcze z tego dzisiejszego spotkania, no to trzeba powiedzieć, że w końcu pierwszy raz w tym sezonie udało się zachować czyste konto, no to chyba też jakiś tam plusik i przed tym czwartkowym meczem. No tak, najważniejsze jest, jeżeli bramki nie stracisz, na pewno coś wpadnie i do tego musimy wrócić. W tym meczu zachować im czyste konto, trzeba się tego cieszyć.